Miss Jik to postać, która pierwotnie miała być członkiem Rady Kung Fu w Kung Fu Panda 2, ale została wycofana przed produkcją. Zamiast tego zagrał epizodycznie w filmie, a także jako bandyta w Kung Fu Panda Holiday. Na wakacjach Kung Fu Panda. Banda dzikich bandytów, bardzo przypominających projekt Mistrza Dzika, najechała Dolinę Pokoju, ale została łatwo pokonana przez Po i Wielką Piątkę. Warto zauważyć, że pozostały dzik został rzucony przez wojowników, zanim Po znokautował go, siadając na jego szyi. Kung Fu Panda 2, kiedy szturmujący Wu oświadczył, że Kung Fu nie żyje, oburzony Po wygłosił porywającą mowę, który powstrzyma Shena i udowodni, że Kung Fu wciąż żyje. W innej celi dzik odpowiedział sarkastycznym okrzykiem. Kierownik do spraw modelowania, Jason Turner, wyjaśnił, że Miss Jik był ciężki do animowania, ponieważ jego tusz przeszkadza, gdy musi się pochylić i spojrzeć w dół, podobnie jak wyzwania, z którymi mieli do czynienia z Po. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Jik.